Dawniej krawcowa to była żona krawca, dziś natomiast to jest kobieta, która wykonuje zawód. Rajstopy. Co to za głupie słowo? Raj dla stóp? Jak się powie do mężczyzny, ty p... no to przecież nie jest y, nic y, chwalebnego. Pani od jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. A ciekaw byłem, czy jakoś tak zareagujesz na tego gościa. Ja, dlaczego? Absolutnie Masz los kompletny? Oczywiście. Ja mam luz do wszystkiego. Totalnie, jakby nie, mnie to, to. jest poprawna forma. Ja sama mówię goście, a nie gościnio. No dobra, no to o tym za chwilę będziemy w szczegółach rozmawiali zanim zaczniemy informacja jeszcze tylko taka porządkowa partnerem dzisiejszego odcinka jest BookBeat a więc aplikacja do słuchania audiobooków znajdziecie w niej m.in. audiobook siedzącej naprzeciwko mnie Martyny Zachorskiej pod tytułem żeńska końcówka języka czy to jest książka ciekawa zdecydowanie tak czy to jest książka która wzbudza emocje Oj, zdecydowanie tak, szczególnie ósmy rozdział. Eee, myślę, że może Wam śmiało zastąpić poranną kawę. Jeśli po tym wywiadzie będziecie mieli ochotę wysłuchać całej książki, wiedzcie, że z kodem 7 metrów otrzymacie bezpłatny dostęp do aplikacji na 30 dni, co pozwoli Wam wysłuchać nie tylko tego audiobooka, ale też wiele, wiele innych pozycji. I zachęcam do skorzystania z linku, który znajdziecie w opisie pod tym filmem. Ten przeniesie Was na stronę Bugbita. Logujecie się, pobieracie aplikację i słuchacie. Co ważne, jeśli tylko jest taka potrzeba, także w trybie offline, co umożliwia Wam słuchanie audiobooków w samolocie, pociągu albo jakimkolwiek innym miejscu bez dostępu do sieci. Tyle, jeśli chodzi o wstęp, przechodzimy do tego, co jest tematem dzisiejszego spotkania, więc a więc feminatywy, czyli, czyli właściwie co? Co to takiego? Feminatywy. To żeńskie formy nazw zawodów i funkcji najczęściej tworzone są od nazw męskich poprzez dodanie do nazwy męskiej tak zwanej żeńskiej końcówki czyli tego sufiksu kategorii feminatywum, czyli mówiąc ludzkim językiem właśnie tej żeńskiej końcówki którą znajdziecie państwo w tytule mojej książki żeńska końcówka języka Tworzymy feminatywy bardzo prosto przykładowo fryzjer fryzjerka nauczyciel nauczycielka Kelner kelnerka. Tutaj nie ma problemu. Mhm. Schody zaczynają się w przypadku wyrazów oznaczających zawody prestiżowe, wysokopłatne, zdominowane przez mężczyzn bądź wymagające wyższego wykształcenia. Tutaj mamy psycholog, psycholożka, lekarz lekarka, adwokat, adwokatka, inżynier, inżynierka itd. itd. No te przykłady, które wymieniłaś, brzmią całkiem nieźle, całkiem, całkiem znośnie. Ale są takie bardziej kłopotliwe i to one chyba najczęściej wywołują wiele emocji, bo to jest w ogóle taki temat, który wzbudza bardzo dużo emocji. Zauważyłaś to na pewno? Tak, zauważyłam. I niezmiernie mnie to fascynuje, że po tylu latach tej dyskusji wciąż wystarczy użyć w tytule jakiegoś artykułu słowa psycholożka, mhm. aby pod tym artykułem było 150 komentarzy odnoszących się nie do treści. Tego artykułu, tylko do tego słowa. Tylko do tego mhm. słowa. I tam pojawiają się takie teksty jak psycholożka, a to nie czytam. Psycholożka, to już wiem, dlaczego nie czytać. Psycholożka, he, he, he taka lożka, świnia, psycholożka, Aha. świnia, psycholka, ale śmieszne. No widzę, że doskonale znasz te, te wszystkie argumenty, które w takich sytuacjach się pojawiają. Na pewno zastanawiałaś się miesiącami, albo latami nad tym, dlaczego tak jest, czemu ten temat wywołuje tak duże emocje. To tylko język. To tylko język. Jednocześnie osoby, które mówią, że to tylko język, po co toczyć o niego boje? No właśnie. Toczą o niego boje. To są bardzo często te same osoby. Mhm. Więc no, rzeczywiście zastanawiałam się nad tym wiele razy i myślę, że powodu jest wiele. Przede wszystkim osłuchanie. Część osób nie jest jeszcze osłuchana z tymi formami, z tymi wyrazami, więc naturalną rzeczą jest, że kiedy jakieś słowo słyszymy po raz pierwszy, czy po raz któryś z kolei, mm. ale wciąż. Może brzmieć dziwnie. Może brzmieć tak. Może brzmieć nam dziwnie. Możemy po prostu nie być do niego przyzwyczajeni. To jest rzecz absolutnie naturalna. Jednakże też są osoby, które. Są jak najbardziej osłuchane z tymi formami, ale po prostu ich nie lubią. Mamy, mamy do tego prawo. Każdy z nas ma prawo do tego, żeby nie lubić jakiegoś słowa, jakichś słów, nie lubić brzmienia czy etymologii, czy preferować po prostu inne słowo, którym, 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 którym można zastąpić ten nielubiany wyraz. Ktoś może powiedzieć: raj stopy. Co to za głupie słowo? Raj dla stóp? No, o co to chodzi? Jakby ma tak no, sensu, nie? Tak. No ale to nie jest powód do tego, żeby. Posłuchaliśmy się, nikomu to nie przeszkadza. Tak. Mhm. To nie jest powód do tego, żeby postulować wyrugowanie słowa rajstopy z języka. Mhm. Natomiast osoby, które. Bardzo, częst... bardzo często osoby, które są e, takimi gorliwymi przeciwnikami przeciwniczkami feminatywów, postulują wyrugowanie tych, e, tych form z języka piszą o tym, że należałoby karać za stosowanie feminatywów. Więc, wręcz przeczytałam kiedyś komentarz pana, który deklarował, że nie będzie leczył się u lekarki, która używa wobec siebie formy onkolożka. Nawet? Tak, tak, to jest fascynujące. Nawet jeżeli jest najlepsza. Nawet jeżeli jest najlepsza, może być świetną lekarką, ale jednak tutaj... Są zasady. Są zasady, tutaj nie akceptujemy takich form i tyle. To mnie niezmiernie fascynuje. Dlaczego tak jest? To... Tutaj trzeba by było wejść w umysł tych ludzi. Mhm. Znasz doskonale te argumenty, które się pojawiają. Argumenty przeciwko feminatywom. No, oczywiście my oboje mamy świadomość, że one też pojawią się pod tym wywiadem. Więc pewnie też możemy przypuszczać, możesz przypuszczać, jakie, jakie one będą. I może masz jakieś swoje ulubione, takie, które, z którymi lubisz się mierzyć i na nie odpowiadać? Które pojawiają się najczęściej? Wiesz co, bardzo często pojawia się argument o trudnej wymowie. Mhm. Rzeczywiście wiele z tych, fem, wiele feminatywów rzeczywiście jest trudnych. No w trzeba wymowie. to przyznać. Co? Tak, ale tak samo trudne są inne wyrazy w języku polskim, których, których używamy na co dzień. I My wręcz szczycimy się jako Polacy i Polki, że nasz język jest tak trudny. Ja, szy, tak, szyb, żółki, Oczywiście, że, mamy, że nasz język tak szeleści i że ludzie z innych krajów nie są w stanie wymówić szczecin albo że mamy te, te wszystkie łamańce językowe. Chrząszcz brzmi w trzcinie, w szczebrzeszynie. To wszystko są takie elementy naszej kultury. Które, z których jesteśmy dumni. Mówimy, mamy nawet w sprzedaży takie koszulki. I speak Polish. What mhm. is your superpower? Mówię po polsku. A jaka jest Twoja supermoc? I się nagle okazuje, że ta supermoc po prostu znika, wyparowuje, kiedy mamy powiedzieć na przykład architektka. Mhm. Jest to fascynujące, bo czyli, nie mamy problemu. Czyli brak konsekwencji tutaj. Mhm. Tak, nasz język jest pełen zbitek spółgłoskowych, czyli tych. Takich mhm. zbiorów następujących po sobie z Przecież mówimy zmarszczka, miażdżyca, przedsięwzięcie, trzmiel, chrząszcz. I tak dalej, i tak I dalej. dalej, i tak dalej. Przecież... ten argument, że, że niełatwo wymówić, absolutnie cię nie przekonuje. Ja często zauważam mhm. taki argument nieco mocniejszy, że, że nie, bo to jest wymysł znudzonych współczesnych feministek. A to już jest absolutnie absolutne kuriozum, ponieważ e, twierdzenie, jakoby feminatywy były wymysłem XXI wieku, no. to, jest, e, to jest twierdzenie zupełnie niezgodne z wiedzą, z naszym obecnym stanem wiedzy. No to jak jest to, było? to wręcz. E, ja lubię określać to językowym płaskoziemstwem, mhm. bo to jest ekwiwalent twierdzenia, że Ziemia jest płaska, podczas gdy obecne, obecny stan wiedzy naukowej mówi nam wyraźnie, że nie jest. I tak samo jest właśnie z językiem polskim. Mhm. Wyraźnie y, mamy mam przecież dostęp do źródeł i wiemy, że te formy były używane. 100-150 lat temu. Czyli to nie jest nowe? Absolutnie nie, to nie jest nowe. to, no to wynika o co chodzi, z, To powiedz. wynika z tego, że język Dlaczego pols... to zanikło? Kiedy to mm -hmm. funkcjonowało? To wyminatywy, można powiedzieć, są starsze niż polszczyzna, bo były obecne w języku prasłowiańskim, z którego polszczyzna się wywodzi. Jednak tych form nie było aż tak dużo jak dziś, dlatego że kobiety nie miały tak szerokich praw jak dziś, i nie miały takiego udziału w życiu społecznym jak dziś. Nie miały dostępu do wielu zawodów. Mhm. Wielu zawodów też nie było wcześniej. A w momencie, kiedy na początku XX wieku wywalczyły dostęp do edukacji na wyższych uczelniach, otrzymały też prawo wykonywania wielu zawodów, które wcześniej były dostępne wyłącznie dla mężczyzn mhm. na przykład zawodów prawniczych. Wcześniej kobiety nie mogły być adwokatkami, a na początku lat dwudziestych już, już mogły sprawować tę funkcję. Wobec tego w języku pojawiła się potrzeba nazywania tych kobiet w jakiś sposób. Pojawiła się zupełnie nowa sytuacja, bo to była absolutnie bezprecedensowa sytuacja, zmiana w mhm. społeczeństwie. Kobiety masowo wkroczyły na rynek pracy po pierwszej wojnie światowej ze względu na to, że Mężczyźni musieli iść na wojnę i pojawiło się mnóstwo wakatów i ktoś musiał te wakaty wypełnić. Nie wypełniały je kobiety, więc język musiał w jakiś sposób zareagować na tę zmianę, bo język zazwyczaj jest tak, że najpierw dzieje się coś w społeczeństwie, a później nadąża język. Mhm. Czyli najpierw coś się dzieje, później, później to nazywamy. Najpierw jest jakiś wynalazek, a później go nazywamy. Mhm. Czyli jak powstał na przykład, nie wiem, jak, jak powstał e-mail, to też zastanawiano się, jak, jak go nazwać, czy myszka komputerowa, jak ją nazwać. I, i, i zazwyczaj właśnie tak jest, że język musi nadążać za, mhm. za zmianami. I tak było też wtedy. Czyli mówisz, że tak właśnie było w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy trzeba było wymyślać te, mhm. te, te nazwy dla Kobiecych zawodów, a czy wiadomo, jak to wtedy było przyjmowane przez społeczeństwo? Czy, czy też te feminatywy w tamtym czasie wzbudzały no, tak silne emocje, jak dzisiaj? Nie możemy powiedzieć, czy tak silne, jak dzisiaj, bo też nie mamy w tej chwili takich e, możliwości, żeby, żeby to porównać, żeby żeby dostosować e, zastosować się w odpowiednią skalę. Natomiast. E, Wiemy, że wzbudzały też wątpliwości, mhm. że też e, zwracano się do poradnika językowego. E, pojawiały się takie wątpliwości jak dziś, chociażby kwestia homonimi, czyli, czy, homonimi, czy, czy, czyli tego, a że. Dzisiaj po polskiemu mówię. Homonimi, tak. Czyli? czyli? tego, że jakieś słowo e, pisze się tak samo jak i, że, że, że słowo e, a, jedno wiem. słowo ma wiele znaczeń. Pilot na przykład, tak? Na przykład pilot albo zamek. Okay. Mamy zamek w spodniach, ale mamy zamek też taki, w którym mieszkają królowie. Mm -hmm. Ale też zamek w drzwiach. No tak. I nam się nie mylą. A, a bardzo no często. Bo mamy kontekst, który no właśnie, nam podpowiada, tak. jak, jak zastosować to słowo. Ale wiele osób mówi, że nie możemy stosować feminatywów takich jak adwokatka czy pilotka, no bo, mm. no bo to jest y, czapka albo ciastko. No tak, a jednocześnie pilot przecież to też jest urządzenie do telewizora, tak, więc tak, tu to możemy, jest... a tu nie możemy. Oczywiście, a grafik no. to jest plan, w który się mm. wpisuje czyli, czyli takie też były te wątpliwości tak. w dwudziestoleciu międzywojennym. Też były takie wątpliwości. Jakie, jakiego, jakie słowo wymyślić? Na przykład, jak pojawiły się posłanki, dzisiaj już wiemy, że to są posłanki, i to słowo, to właśnie słowo się, że tak powiem, utarło i zadomowiło w języku. Ale wówczas w 1919 roku pisano listy do poradnika językowego, jak te kobiety nazywać, te osiem pierwszych kobiet, które, które zasiadło w pierwszym parlamencie po odzyskaniu niepodległości. Czy to będą. Posłanki, a może to będą posełkinie, a może posełki, a może poślice. Okej, okay, czyli, no zobacz, takie były pomysły, one brzmią mm -hmm. zabawnie. E, przyjęły się posłanki, i myślę, że dzisiaj to słowo jakoś nikogo e, nie ekscytuje. Chociaż są. Chociaż przyszedł są mi tak. na myśl przykład e, Krystyny Pawłowicz, tak. która udzielając wywiadów, będąc wtedy, e, no, no powiem, posłem, mm -hmm. bo tak sobie życzyła, tak. Zwracała uwagę ostentacyjnie, że, że nie chce być nazywana posłanką, tylko chce być nazywana posłem. Tak, tak. To jest właśnie taki przykład reprezentacyjny mhm. dla, dla tego sprzeciwu wobec formy posłanka. Mhm. I rzeczywiście. Dziś już coraz mniej y, ta forma budzi kontrowersji, aczkolwiek zdarzają się panie, które wolą formę poseł. Pani poseł, mhm. no, całkiem, to jest, a, a... całkiem sporo jest takich kobiet. Tak. Y, ale powiedz mi tak, bo rozmawialiśmy o tym, że te słowa, mhm. te feminatywy pojawiły się po wojnie. No i co się z nimi stało? Pojawiła się nowa tendencja około lat 50. Feminatywy w odniesieniu do tych prestiżowych zawodów zaczęły być wypierane przez formy pani adwokat, pani prezes, pani kierownik. To też miało w pewnym sensie związek z postępem, z specyficznie pojmowaną nowoczesnością i równouprawnieniem. Z tym, żeby kobiety równały do mężczyzn, również w języku. Aha. Pojawiają się takie cytaty, jak trzymanie się form żeńskich naraża na zarzut pedanterii językowej i ciasnoty umysłowej oraz zacofaństwa. To jest fascynujące, jak czytamy te teksty z lat 50., i widzimy, że coś, co dzisiaj uzna uznajemy za postęp i za progresywną, za, za rzecz progresywną, te 60 65 lat temu były uznawane za wstecznictwo, za, konserwaty, za objaw konserwatyzmu. Mm -hmm. Zaś objawem postępu było używanie wobec kobiet form, form męskich. Okej. Okay. Chciałbym na chwilę jeszcze wrócić do tych argumentów przeciwko, które, które się pojawiają. Często ja spotykam się z takim argumentem: po co tak na siłę na każdym kroku podkreślać to, że ktoś jest kobietą? Więc zupełnie na poważnie pytam cię o to, po co? Ale to, jest, to jest fascynujące, że my zauważamy upłciowienie języka tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy mowa o feminatywach i o nazwach zawodów. Zadam ci takie pytanie co pójść na to zdanie. Dziennikarz Rafał opowiedział mhm. o gościu, z którym miał ostatnio do czynienia. Ile razy tutaj. Yy, no, dwóch facetów. Ile razy tutaj mhm. zaznaczona była płeć? Dwa razy. Dziennikarz Rafał opowiedział o gościu. To ten drugi. Mhm. Kter, A, jeszcze czasownik, miał. no tak, okej. Okay, cztery cztery <laughs> razy zaznaczona mhm. płeć. Czyli. To nie jest tak, że. Prawie to w tylko... każdym słowie. Prawie w każdym słowie, oczywiście tak jest. Pra... No Prawie, prawie w każdym mm. słowie. Przecież mówisz, poszedłem do sklepu, kupiłem tam bułki, wróciłem, to mnie zagadnął kolega Marek. A on powiedział, że spotkał się z tą No Tak, okej, okay. wszędzie jest płeć. Wszędzie no. jest płeć i dlatego też y, tak trudno jest w Polsce w języku wprowadzać te neutralne formy. Osoby, które się nie utożsamiają z żadną z płci, w Polsce mają znacznie trudniej niż w Angielszczyźnie, gdzie tam głównie zaimki yy, wskazują na płeć. Yy, w polskim języku, polski język jest bardzo silnie upłciowiony i tutaj zaznaczamy płeć wszędzie ale my zauważamy to tylko w, przy w przypadku feminatywów. To jest fascynujące. No właśnie mi to udowodniłaś, że, że tak jest faktycznie. Yy, spotykam się z takim argumentem, to z kolei jest argument zwolenników yy, mm -hmm. feminatywów, że jeśli sprawimy, że no właśnie te prestiżowe zawody będą yy, nazywane yy, formami żeńskimi, yy, to um, będzie miało to wpływ na, nawet na nasze dzieci, które, którym łatwiej będzie um, osiągać wysokie stanowiska, zdobywać prestiżowe zawody, bo, um, bo nie będą miały, mam na myśli dziewczynki, nie mhm. będą miały skojarzenia, że, że te najbardziej um, lukratywne posady są, są wyłącznie dla, dla facetów. Ma to sens, czy, czy to jednak jest jakaś ideologia? Jak Ty na to patrzysz? Wiesz co, myślę, że w jakiś sposób ma to wpływ na, na dzieci i w ogóle na nas, no bo my myślimy językiem. Mm -hmm. Język, jeśli coś nazywamy, to, to automatycznie nam się wizualizuje w głowie i dostaje reprezentację w języku. Więc jeśli używamy feminatywów, to pokazujemy, że kobiety mogą wykonywać. Wszystkie zawody, tak samo jak mężczyźni, że są w tych zawodach obecne, po prostu oddajemy precyzyjnie rzeczywistość. To jest funkcja języka, jedna z podstawowych, żeby precyzyjnie opisywać świat wokół nas. A skoro 51% społeczeństwa to kobiety, i skoro kobiety wykonują wszystkie zawody mhm. po prostu dostępne, a w niektórych wręcz y, dominują nad mężczyznami, w sensie liczebnie, mhm. na przykład na wydziałach, Psychologicznych, czy, czy nawet na, na medycynie, ostatnio jest więcej lekarek niż lekarzy, to dlaczego by nie oddawać tego w języku? Jeśli chodzi o, o te dziewczynki, to jest takie słynne badanie Draw a Scientist, narysuj naukowca. Mhm. Przeprowadzane od wielu dekad w Stanach Zjednoczonych i też w innych krajach świata. W 2022 roku przeprowadzono je w Polsce. Ono polega na tym, że dzieciom. Zadaje się polecenie, narysuj naukowca, bądź druga gru grupa kontrolna dostaje polecenie, narysuj osobę zajmującą się eksperymentami naukowymi. Mm, bez, wskazywania tak, na bez wskazywania na płeć. I okazuje się, że dzieci, które dostają polecenie, narysuj naukowca, w 80% rysują mężczyznę. Zaś w przypadku tej drugiej kategorii, drugiego polecenia, nie wskazującego na płeć, 63% dzieci rysuje mężczyznę. No, czyli jednak, zobacz, jednak, ma jest to jakaś wpływ. sugestia. Tak, no? jest to sugestia, no bo myślimy językiem. Co więcej, dziewczynki częściej rysują kobiety w przypadku, niż populacja ogólna, ale to się zmienia wraz z wiekiem. Czyli małe dziewczynki jeszcze wierzą, że mogą być kim chcą, że kobieta może być naukowcem. Tak. Okay. I to jest w ogóle we wszystkich, we wszystkich krajach. Mm. To nie tylko w Polsce, ale jest w Stanach też mm. ta tendencja, że wraz z wiekiem to zanika. Więc co się dzieje na tych etapach edukacji? No, wciąż niestety wierzę w to, że coraz mniej, ale jednak wciąż y, nauczyciele i nauczycielki, czy też rodzice, niektórzy, wzmacniają to przekonanie, ten stereotyp, że niektóre przedmioty nie są dla dziewczynek. Matematyka, fizyka. Ostatnio przecież mm. Polka dostała się do pracy w NASA i w wywiadzie powiedziała, że też doświadczyła takiej dyskryminacji na etapie szkolnym, że odciągano ją od tej fizyki, odciągano ją od przedmiotów, przedmiotów ścisłych, sugerując, że to jest bardziej odpowiednie dla chłopców. Mm. Co jest absurda, no bo dostała się do pracy w NASA. No tak. Wspomnieliśmy chwilę temu o, o przykładzie profesor Pawłowicz, mhm. która e, nie chciała być nazywana posłanką. E, wracam do niego, dlatego że, że, że dzisiaj e, profesor Pawłowicz jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego e, i to też jakby jest pewna zagwostka, mhm. bo, e, no, właśnie, słowo sędzią. Wiesz, ja na studiach byłem konsekwentnie uczony tego, że Sędzina mhm. to jest żona sędziego, że mhm. absolutnie nie można używać tego słowa, że to jest błąd. Mhm. E, co w obecnej rzeczywistości? To jest błąd, czy to nie jest błąd? Kim a czy, jest sędzina dzisiaj? A czy kobiety w dzisiejszej rzeczywistości definiowane są przez zawód męża? No pewnie rzadko, albo, w, no albo wcale. Albo wcale nie? Nie? To już nie te czasy. No to już nie te czasy. Ale sędzina została. Sędzina została i to jest taki przykład absolutnie też fascynujący, bo bardzo dużo komentarzy dostaję takich, mhm. nie tylko ja, też kolega Makselon, bardzo dużo komentarzy, chyba więcej nawet niż ja dostaję odnośnie sędziny. Chyba ma jakiś nalot prawników. <słuch> może u mnie mniej, trochę tych prawników, prawniczek. Wiem, że na studiach prawniczych tak, e, tak się mówi, że to jest błąd. No nie jest to błąd. To jest y, przestarzałe użycie, ta sędzina. No bo w dzisiejszych czasach nie definiujemy kobiety przez zawód jej męża. Dawniej krawcowa to była żona krawca. Dziś natomiast to jest kobieta, która wykonuje zawód krawca, krawcowej, która para się krawiectwem. Mhm. I okay. może być też tak z sędziną. Kobieta, która No to już jest mój świat w tej chwili, no która orzeka, może być, e, może być nazywana zarówno sędzią, jak i sędziną. Sędzia zakończy się na a, więc tutaj e, jak najbardziej możemy używać jej e, jako e, formę męską oraz żeńską. Wyjątkiem jest prezydentowa, no bo to, to jest jedyna... Ach, zobacz, to, tak. jest, to jest wyjątek, to jest e, jedyna funkcja, bo nie zawód e, kobieca, która jest odmężowska. Tak. No nie mówimy, że ktoś jest doktorową... Może gdzieś tak mówi, może to jest regionalizm. Nadal w niektórych regionach może, może starsi ludzie tak mówią. Ja się z tym spotkałem. Mhm. Ale ja też się z tym spotkałem. Mhm. Profesorostwo zauważę. Profesorostwo mhm. to jest wtedy, kiedy mąż jest profesorem, a żona nie. Żona też może być profesorem, profesorką, ale ale nie mhm. musi. Natomiast kiedy jest odwrotnie, no to już nie ma profesorostwa. Nie ma profesorowego. Jest profesorowa, mhm. ale nie ma profesorowego. No ciekawe jest to wszystko, niewątpliwie. Um, a jak media, powiedz, radzą sobie z swoimi natywami? E, miałaś okazję prześledzić dosyć uważnie to, jak, jakie, jakie jest podejście poszczególnych jakby, mediów, redakcji. Jakie wnioski? Że Przyjmują od... się, wchodzą, hmm. czy, czy jest ciężko? Że odrobiliśmy lekcję 2012 roku, odrobiliśmy lekcję posłanki Muchy, która... Wzięła na siebie to całe brzemię hejtu e, po tym, jak e, bodajże w programie Tomasza Lisa powiedziała, że chciałaby być nazywana ministrą. I gromy. Doskonale posypa... pamiętam ten moment. Ja też. I gromy posypały się na nią z, od prawa do lewa. Nie brzmiało to najlepiej? Nie brzmiało to wtedy nikomu. Mm. Nikt praktycznie jej nie bronił, co, ty, co, co przywołuję w mojej książce. Ale myślę, że media z czasem odrobiły te lekcje. Przełomem był 2016 rok. To był e, czas czarnego protestu, mm. czyli największego protestu w Polsce od po 1989 roku. Ale to był, ten czas szybko leci. Tak. To był e, protest przeciwko e, przyjęciu e, do drugiego czytania m, projektu obywatelskiego, który miał zakazać całkowicie aborcji we wszystkich przypadkach. I wtedy kobiety masowo wyszły na ulicę. W, zarówno w dużych, jak i w małych miastach. I to był ruch oddolny. To był ruch, który się narodził na Facebooku i pokazał siłę obywateli i obywatelek, i pokazał, że ten temat praw kobiet i w ogóle kobiet to nie jest coś, co możemy odbębnić raz w roku, na 8 marca, a w ciągu roku traktować to w ramach Michałków czy jakichś takich po prostu babskich spraw kobiety sobie poradzą. Tak, kobiety Pokaz pokazały swoją moc. Tak, no? pokazały, że trzeba się z nimi liczyć, że też trzeba się liczyć z tymi nowymi mediami, z tym, że one mają mhm. siłę i że, że, kobiet, że, że w Polsce jest potrzeba mówienia o tych y, sprawach kobiet, które wykraczają poza makijaż, urodę i, mhm. i to, jak poderwać faceta. Y, bo wcześniej no to głównie media, jeśli myślały o sprawach kobiecych, to, to skupiały się właśnie na tak? tym. Ale jednak ten czarny protest pokazał, że tutaj też jest siła i też jest potrzeba mówienia o tych sprawach poważnych, jak prawa reprodukcyjne, jak ochrona przed przemocą domową oraz seksualną, mm. jak nierówności w, na rynku pracy. I, I to pomogło też feminatywom? Tak, bo wtedy też zaczęto, y, to, za dwa lata później był y, 18 rok, 2018 rok, czyli stulecie odzyskania niepodległości. Połączone ze stuleciem wywalczenia praw wyborczych przez kobiety, mm. i pojawiło się mnóstwo badań dotyczących właśnie, właśnie historii kobiet w Polsce, odkłamywania historii, mm. przewracania pamięci o bohaterkach, iż to siłą rzeczy też wyniosło, że tak powiem, do, do, do głównego nurtu feminatywy, bo, to, bo wtedy okazało się, znaczy wiadomo, wiedziano o tym już wcześniej, ale przy, tych, przy okazji tych badań, po prostu te feminatywy niejako wypływały same z siebie, bo badając prasę z międzywojnia książki, wydawane wówczas ulotki polityczne, to się tam po prostu pojawiało. I też nowe pokolenie aktywistek, które wyrosło z czarnego protestu, część z nich jest dzisiaj posłankami, one miały odwagę mówić o sobie używając feminatywów, i to sprawiło, że. Feminatywy jako konsekwencja mówienia o kobietach pojawiły się w mainstreamie. Mm. W ogóle wówczas kwestie kobiece, nie tylko feminatywy, wybiły się mocno do mainstreamu. Podejrzewam mm. też, niestety, że w związku z tym, że feminatywy stały się swoistym markerem przynależności politycznej, ubolewam nad tym niezmiernie, że z kwestii gramatycznej zrobiła się kwestia polityczna. Mm. Robić politykę na gramatyce. Przecież co to jest po mm. prostu za kuriozum? Co, co będzie następne? Uskropką, kreską, czy uzwykłe? Kwestia używasz polityczne. Używasz uskreską, jesteś lewakiem, używasz tak. no właśnie, uzwykłego, jesteś prawakiem. Właśnie miałem dokładnie to samo powiedzieć, że wielka zasługa polityczyk, mm. że ten tak. temat wyniosły, ale jednocześnie. Być może to, to jakoś częściowo przez to, to, to ten temat stał się strasznie polityczny. No dzisiaj feminatywy to jest temat właściwie polityczny. Jesteś za wiadomo na kogo głosujesz mniej więcej. Tak i właśnie podejrzewam też, że dlatego troszeczkę po tym czarnym proteście też one wypłynęły na szerokie wody dlatego, że jako marker przynależności politycznej media, które są przeciwko partii rządzącej zaczęły używać feminatywów. Chciałabym wierzyć, że tak nie jest, ale, A, podejrzewam, że tak? ale podejrzewam, że coś A. A. w tym może być. Niestety w Polsce, w kraju tak silnie spolaryzowanym, to było, to było, to było nieszczęście, że, że feminatywy na nowo do obiegu przywróciły polityczki. No bo mamy taką tendencję do tego, żeby po pierwsze polityków i polityczki traktować. Jako coś takiego, jako wdzięczny temat do żartów, nie traktujemy ich poważnie. Mimo, że oni sprawują bardzo poważne funkcje, my lubimy się z nich śmiać, no bo tak naprawdę, no co mamy do roboty? No tylko to obśmiać. Po drugie, mamy tę ogromną, silną polaryzację, która sprawia, że natychmiast, jeśli jesteśmy po lewej stronie nienawidzimy tego, co robi prawa strona. Nieważne, czy to by było wartościowe, czy nie, z miejsca jesteśmy na nie. Mm. I odwrotnie, jeżeli, jeżeli jesteśmy za prawicą, to odrzucamy wszystko, co robi lewica. I tak się stało właśnie z feminatywami, niestety. Czyli feminatywy spłonęły na stosie politycznego konfliktu? Czy spłonęły? Nie wiem. Spłoną, no jeszcze nie spłonęły, no, może, może jest nadzieja. Idą. To jest dobre pytanie. No właśnie, jak ty na to patrzysz? Jesteś, jesteś badaczką, przyglądasz mm -hmm. się e, językowi, feminatywom. Analizowałaś media, to jak one weszły, nie weszły, wchodzą do, do naszego języka. Jak, jak oceniasz? Widzisz nadzieję na to, że one zostaną, czy to będzie taka chwilowa moda, o której za 20 lat nikt nie będzie znowu mm. pamiętał? Wiesz, co? Jako badaczka tutaj nie mogę mówić o nadziei, bo to by oznaczało, że jestem po jakiejś stronie czy, czy, czy że sympatyzuję. Mogę powiedzieć o tendencji. Myślę, że. Y, że ta tendencja jest wzrostowa, że obserwujemy wykładniczy wzrost y, fem, użycia, feminate, używania feminatów w mediach i to w mediach y, bardzo różnych. Mm. To, to, to mnie fascynuje, że dzisiaj. Także tych prawicowych? Wiesz co, w prawicowych y, czasami się zdarza, czasami się zdarza. Widziałam ostatnio w książce wydanej przez Frondę poświęconej Stanom Zjednoczonym. Mhm. Autorka użyła feminatywu bodajże psycholożka albo filolożka. I to mnie taki po prostu e, lampkę... No, to taki lajtowy A Wiesz co, bardzo jest kontrowersyjna. Bardzo jest kontrowersyjna. Tak. E, wszystkie formy z lożka są bardzo kontrowersyjne. A, no to. E, <laughs> więc tak. E, ale chodziło mi ale, o różne, gatu o różne rodzaje tak. mediów. Wiesz, bo jeszcze niedawno było tak, że wyłącznie... Albo te tygodniki opinii, albo dzienniki duże, mm. albo wydawnictwa używały feminatywu. Zaś dzisiaj możemy je znaleźć wszędzie. Możemy je znaleźć w książkach dla dzieci. Jest nawet książeczka: Zostanę architektką, a nawet w niezwykle popularnym wśród rodziców małych dzieci Puciu yy, feminatywy są. Znam Puciu. Każdy zna. I tam jest strażaczka, na przykład. Feminatywy są na pudelku. To jest, to jest wspaniałe że teraz absolutnie każdy, każda może, nawet jeśli nie interesuje się polityką, a interesuje się z kolei celebrytami, celebrytkami, może y, zaznajomić się z feminatywami. Feminatywy tak, są to, w telewizji. To, 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 przepraszam, że wchodzę mhm. Ci w zdanie, ale nie mogę wytrzymać. Widzowie pewnie tego nie widzą, ale Twoja koszula jest, jest w pudelki. Tak, jest w Ale pudelki. to nie jest żaden product placement. A nie jest, nie jest. Ale jakby ktoś to chciał, to może... Jakoś jakieś, musiałem to odnotować jak, ale poczekaj, no bo tak, media, mówisz, że, że te feminatywy już jakby przenikają do mediów różnych, także tych prawicowych, że widzisz tutaj tendencję rosnącą i tak dalej, ale media to jest jedno, a czy ludzie e, używają feminatywów? Czy, czy, czy w sklepie, na poczcie, czy da się to jakoś zmierzyć? Myślisz, że, e, że, że, że ludzie to jakby przyjmują do siebie, do swojego języka? Wiesz co, w ogóle mm, chciałabym poruszyć taki tak, taką kwestię, że ja piszę o tym w książce, że no nie ma czegoś takiego, kogoś takiego jak przeciwnik, przeciwniczka. Feminatywów to jest wyłącznie skrót myślowy. A Dlaczego? Dlatego, że feminatywem jest też na przykład kelnerka, tancerka, sprzedawczyni, fryzjerka, kosmetyczka, nauczycielka też są feminatywy i my ich używamy na co dzień, idąc do sklepu, rozmawiając z koleżanką, czy w aptece, czy gdziekolwiek. Mm. Wszędzie używamy tych feminatywów. No tak, mamy tylko coś, problem z tymi... Się tak. Zgadzamy, ale oczywiście mamy na myśli w tej chwili adwokatkę, mm -hmm. pilotkę i tak dalej. Wiesz co? Myślę, że tak, że... że... Oczywiście nie, nie ma badań na ten temat. To, co wiemy, to na przykład badanie grup Pracuj.pl z 2021 roku na około 18 tysiącach respondentek, mm -hmm. czyli ogromne badanie, pokazało, że 83% badanych kobiet nie ma nic przeciwko feminatywom i że nie przeszkadzałoby im to, gdyby te feminatywy występowały na równi z formami męskimi w ogłoszeniach o pracę. Hmm. To jest wynik bardzo wysoki, wyższy o kilkanaście procent, czy nawet kilkadziesiąt, od wyniku mężczyzn, bo mężczyzn też zbadano. Hmm. Czyli, e... czyli faceci są bardziej sceptyczni, tak? Tak. tak. Okay. E, na samym początku e, wspomniałem o tym ósmym rozdziale Twojej książki, czyli tym, który no, wzbudza najwięcej emocji. E, więc, jeśli pozwolisz, to na sam koniec zapytałbym Cię e, o. Te grupy społeczne, które do feminatywów podchodzą z najmniejszą życzliwością, to tak bardzo delikatnie mówiąc. Wiesz co? Myślę, że do feminatywów właśnie z powodów politycznych z, z ogromną dozą sceptycyzmu podchodzi prawica. W szczególności radykalne jej odłamy. W książce opisałam tak zwaną manosferę, czyli taką e, sferę internetu, w której, e, która jest ruchem mężczyzn. Manosfera to jest termin parasolowy, który, który zawiera w sobie bardzo różne subkultury. I są to tak z, z, zarówno słynni, opisywani przez media incele, czyli osoby mhm. tak zwane pozostające w mimowolnym celibacie, czyli osoby, które nie znalazły partnerki, partnera i mają z tego powodu jakiś e, gniew, pewien, mhm. agresję wręcz złość na kobiety. kobiety. Byli bardzo często opisywani przez media. Ja się nimi nie zajmowałam tutaj w książce. Są to też tak zwani artyści podrywu, którzy twierdzą, że znają sztuczki, które sprawią, że każdy mężczyzna może poderwać każdą kobietę na świecie. Mhm. Nimi też się nie zajmowałam, też byli opisywani. Ja z, zaj zajęłam się tematem y, pokrótce, tematem tak zwanego red pillu, czyli, y, czyli ideologii, chociaż oni nie nazywają siebie ideologią, y, czerwonej pigułki. Ta nazwa wzięła się z filmu Matrix, y, a konkretnie od sceny, y, w której Neo jest postawiony przed wyborem. Dwóch, jednej z dwóch pigułek, mm. czerwonej lub niebieskiej. Niebieska i czerwona. Tak. tak. Mm. I w tej optyce redpilowej, jeśli weźmiesz niebieską pigułkę, nic się nie zmieni. Pozostajesz w tym świecie, w którym jesteś. Natomiast jeśli Pełnym weź... złudzeń. Pełnym złudzeń. Jeśli natomiast weźmiesz czerwoną pigułkę, obudzisz się oświecony, doznasz przebudzenia. Doznasz... Tego oświecenia, dowiesz się, że świat, w którym żyjesz, był złudzeniem, i okaże się, że dojdzie do Ciebie, że świat wokół Ciebie jest słowo klucz hmm. genocentryczny okay. czyli skupiony wokół potrzeb i zachcianych kobiet. Osoby skupione wokół Redpillu uważają, że Polska, ale też inne kraje zachodnie, są przesiąknięte genocentryzmem. Czyli, że system prawny, nasze społeczeństwo, kultura, życie rodzinne, małżeńskie jest przesycone genocentryzmem, czyli e, ułożone, mm. ustawione pod psychikę zaścianki za ścianki kobiet. Czyli, że faceci dali sobie wejść na głowę. Tak, tak, mm. w skrócie to można, e, można opisać, tak. I oni, e, ja tutaj patrzę na nich z perspektywy językoznawczej, bo mm. są bardzo kreatywni językowo. Używają wielu neologizmów, tworzą, tworzą swoje określenia feministek, piszą o feminiunikach, piszą o. Mężczyzna, mężczyzna feminista to jest według niektórych z nich pochwacet mhm. albo chłopot paska. Mhm. Czyli takie, uwłaczające, Czyli takie uwłaczające. Tak, że tutaj po prostu porównanie do, do fizjologii kobiety jako degradacja. Znane, no, bardzo często tak. y, używane. Jessica Valenti pisała wręcz, że chcesz obrazić mężczyznę, nazwij go kobietą. No, dlatego mamy te wszystkie wyzwiska mm. y, odnoszące się do żeńskich genitaliów. Jak się powie do mężczyzny, ty pito, no to przecież nie jest y, nic y, chwalebnego. No tak. mm -hmm. No, i tutaj jest bardzo, bardzo dużo fascynujących rzeczy językoznawczo. Oni bardzo czerpią z biologii, szczególnie z biologii ewolucyjnej, dużo przenoszą z opisów zachowań zwierząt na nasze relacje w społeczeństwie. Mówią o samcach alfa, samcach beta. Ty się przyglądałaś tej tak. grupie? Jesteś w stanie jakoś oszacować, określić, jak, jak duża jest to nisza? Czy to jest, czy to jest dosyć duża grupa? Wiesz co? Myślę, że jeśli chodzi o takie zorganizowane działanie, to to jest nisza, aczkolwiek pewne poglądy przebijają się do mainstreamu, hmm. dlatego że. No, ten świat I, jest bardzo prosty. Taki, tak. Nie? I że też przedstawiciele tego ruchu są zapraszani do zasięgowych programów, mhm. a też niektórzy celebryci i celebrytki popierają niektóre, niektóre z tych twierdzeń, nawet nie utożsamiając ich z jakimś ruchem, po mhm. prostu powielają jakieś myśli, które zasłyszeli i one wywodzą się akurat z tego, z tego ruchu. Okej. Okay. No, tak bardzo dyplomatycznie to, to opisałaś. To jest taki rozdział książki, i może pokaż jeszcze na koniec okładkę, który wywołuje naprawdę dużo, dużo emocji. Żeńska końcówka języka do wysłuchania w całości w Bugbicie Z kodem 7 metrów, pamiętajcie, bezpłatny dostęp na najbliższe 30 dni. Zachęcamy, polecamy. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Udało się w miarę na spokojnie, bez emocji. Bardzo mi miło za zaproszenie. Bardzo dziękuję.